Ciągle, i najgorsze to jest to, że ciągle coś nowego znajduję i nie mogę się oderwać, bo ono mnie naprowadza na nowe tory. I idąc tym tropem ciągle do przodu, ale książki nie mam. Był moment taki w 2008 czy 2009 roku, kiedy już myślałem, że oddam ją do druku i zaczęliśmy szukać pieniędzy, ale nie zdobyliśmy pieniędzy. Potem niestety praktycznie 3 lata mnie wyłączyły z głębszych prac ze względu na zdrowie. No ale teraz myślę, że troszeczkę jest lepiej i będę z powrotem wrócić do tego Szczepanowa. To nie jest tak, że nic nie pisałem. Pisałem i co najmniej 5 poważnych artykułów się ukazało, między innymi o stosunkach własnościowych w Szczepanowie, o zmianie krajobrazu przyrodniczego na przykładzie Wielkiego Stawu. To jest to, co Państwo ze Szczepanowa wiecie, gdzie paliśmy krowy i nas kierownik dyrektor PGR-u gonił. To było kiedyś staw, obecnie to jest łąka popegeerowska. Tutaj mam taki artykuł najświeższy o Szczepanowie, to puszczę, to sobie Państwo zobaczycie, o nazwach miejscowych Szczepanowa, albowiem Szczepanów, tu, ja ujmuję Szczepanów nie jako samą wieś, ale obszar administracyjny Szczepanowa, czyli to granice administracyjne, on jest znacznie większy, kilkakrotnie większy niż sama wieś. Zauważyłem niestety, że zostało ukradzione Szczepanowowi kilka hektarów przez miasto śródośląską. Mianowicie linia kolejowa nie była granicą między miejscowościami, tylko rzeka Śledzka Woda. I ten kawałek zaraz za przejazdem kolejowym to był Szczepanów. W 1922 roku Niemcy chcieli z miasta Neumarkt zabrać to wsi Stefansdorf i wtedy rajcy radni miejscowi nie pozwolili. Teraz pozwoli, nawet nie wiem kiedy, ukradziono nam trochę wsi, ale tu widać te granice, ja to puszczę. I co się okazało, że Niemcy, te ziomkowskie towarzystwo zestawiły nazwy miejscowe, oczywiście niemieckie, oni znaleźli około 50 tych nazw, ja w swoich poszukiwaniach archiwalnych znalazłem 89, to nie jest wszystko. Tutaj są objaśnienia, więc jeżeli ktoś coś Państwa będzie interesowało, to tu są objaśnienia tych nazw. Niestety one są, to malutka mapka, bo mała książeczka. I ja będę potem ewentualnie w tej książce swojej dłużej ją powiększę, tak że będzie można powiedzieć. Proszę Państwa, na dzisiaj to mam 250 stron o historii Szczepanowa do okresu, do końca wojny, w 1945 roku. Około 80 stron do czas powojenny. Najgorzej pisać po wojnie, bo to są sąsiedzi, jako sąsiada pisać. Czasami są różne rzeczy. No i ten okres po 89 roku, on jest za bliski, to będzie taki esej. Ale wrócę już do tego, co otrzymałem mówić. Sobie usiądę i będę w oparciu, dlatego że 240 stron wam nie opowiem, to nie ma siły, ale będę chciał opowiedzieć parę ciekawszych rzeczy. Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, to stwierdzono, że od mezolitu, to dokładnie kolega dyrektor wam powie, jakie to są lata, to jest około 10 tysięcy przed naszą erą. Są pierwsze ślady koło pierwszego numeru, koło Gdakowicza, tam znaleziono. Natomiast są potwierdzone z różnych okresów pobyty ludności na terenie obecnego Szczepanowa, tylko nie samej wsi, tylko okręgu administracyjnego. Natomiast a badania archeologiczne potwierdzają osadnictwo średniowieczne, późno średniowieczne. Tutaj właśnie koledzy archeolodzy robią sobie tego rodzaju badania, potwierdzają to, co my odnaleźliśmy w dokumentach pisanych. Co wynika z tych dokumentów pisanych? Aha, jeszcze powiem tak, że w okresie międzywojennym i jeszcze przed pierwszą wojną były odnalezione różnego rodzaju przedmioty, między innymi takie siekierki kamienne, one były złożone tutaj w muzeum i we Wrocławiu to gdzieś zaginęło, a nawet jeżeli nie zaginęło, to jak straciło opis, to nie wiemy, czy one są ze Szczepanowa, czy skąd inąd. Jeżeli chodzi o sam Szczepanów, o źródła pisane, to jest rok 1307, kiedy jest spór o tym, do kogo mają trafiać dziesięciny ze Szczepanowa i z Jaśkowic. Chodzi tutaj między innymi o klasztor w Lubiążu, który miał tutaj dobra Brodnie, Chomiąży i w okolicach, no i ten spór, sam spór dla nas jest nieważny, ważne jest potwierdzenie miejscowości. To jest Stefanie Wila i Jaskowicz, tak się to wtedy w źródłach nazywało. Przy czym ja trafiłem na jedną informację, której na razie nikt nie potwierdza, mianowicie, że w roku 1289 jest znany proboszcz z Jaskowicz, a takiej miejscowości innej jak Jaskowice nasze nie było. I wydawca tego dokumentu, bardzo wielki uczony doktor Wodowiska z naszego Uniwersytetu Irgan,
mówi, że to jest, to są Samsonowice, ale Samsonowice to był Simsdorf, a nie Jastrowicz, więc być może, ale wówczas by się przesunął również Kościół Szczepanowie. Kościół Szczepanowa. Tak, tak. Czyli to jakby miasteczko. To ono ma około 700-800 ludzi, a my mamy 1500. Za komuny pewnie było ze 200, podejrzewam. Także jest największy Szczepanów w Polsce. Najważniejszy. Przez długi czas, jak jechaliśmy do Szczepanowa w stronę Śląskiej, było napisane, nie rozumiem, to pewnie jakaś prowokacja śledzka, było napisane Szczepanów stolica. I już tego nie ma. Kiedy szykować kasę na ten cel? Ja bym powiedział tak, jeżeli mi zdrowie pozwoli, to będę chciał w tym roku, co będzie, skończyć, dlatego że zostało mi tylko do sprawdzenia kilka jednostek archiwalnych w archiwum archidiecezjalnym, a dlatego chcę, dlatego że mam dużo więcej o kościele protestanckim niż o katolickim, a tam są wizytacje kościołów, a wizytacje są bardzo i parafii. Ciekawe, bo najstarsza 1660 jest publikowana, to już powiedziałem, po drodze i wtedy ktoś zaraz po przejściu, po zabraniu kościoła i przyłączeniu do kościoła katolickiego, kiedy jeszcze było mało wiernych i tak dalej, i tak dalej, i ten wizytator napisał: tota villa heretica, cała wieś heretycka, czyli nie było żadnego katolika, byli wszyscy protestanci. Tylko oczywiście ksiądz dojeżdżał stąd, ze Środy Śląskiej, przez wiele lat, dopiero w tysiącu, tak jak przyszedł ten Schlegelberg, to on tutaj ustanowił pierwszego proboszcza i z którym to Boże Ciało wtedy zaczęli wprowadzać te procesje i tak dalej. Także była parafia, 50 lat, ale nie było księdza, ksiądz ze Środy Śląskiej.